Tak sobie postanowiłem, że, że, że podsumuję te trzy lata, co poszło zgodnie z moim planem, co poszło zupełnie nie tak, jak myślałem i o tym chciałbym Ci, ci po, opowiadać. Generalnie w świecie startupów, technologii i tego świata, w którym, w którym żyjecie, żyjemy, jest tak, że wszystko jest fantastic, great, prawda, ludzie ciągle wysyłają jakieś mega optymistyczne tweety z 56 sześcioma wykrzyknikami, piszą how, how, how fantastic you are and how visionary was your presentation i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Myślę, że większość biznesów, kiedyś przeczytałem takie bardzo fajne zdanie Marka Sustera, który powiedział, że właściwie za każdym startupem, niezależnie od tego, jak wiele mówi osoby, jak fantastyczny jest i jak jest genialny, to z tyłu czai się jakiś wielki fuck up i myślę, że trochę tak to jest, że wszyscy stoimy przed, przed budynkiem, który, który płonie, a my opowiadamy, że tam to nie jest, to, to świeczki się palą i jest, i jest fantastycznie. W związku z tym yy, yy, chciałem się trochę z Państwem podzielić, Oczywiście od jutra będę znowu pisał mega optymistyczne tweety, mówił, że jest fantastycznie, więc dzisiaj jest ta jedyna szansa. Oczywiście streaming jest wyłączony, tak jak prosiłem, tak, na ten moment. Tak, dziękuję bardzo. E, streaming jest wyłączony. Dobra, słuchajcie, więc dzisiaj tylko przez 10 minut będę się Wam spowiadał. Będę się Wam spowiadał z błędów, które zrobiłem przez 3 lata i, i chętnie je z Wami skonfrontuję i opowiem, e, opowiem e, dlaczego je popełniłem. Jest 5 rzeczy, których nie będę już robił. Wielki post się skończył, ale jest pięć rzeczy, których już nie będę robił yy, i radzę innym również ich nie robić. Po pierwsze, moje doświadczenie jest takie, że byłem zbyt miękki. Znaczy, dzisiaj sobie zdaję sprawę z tego, że moja praca nie polega na tym, żeby być miłym, sympatycznym, żebyście się dobrze ze mną czuli, przynajmniej w tym pierwszym momencie. Co to znaczy, że byłem zbyt miękki? Jak ja to definiuję? Znaczy, jest kilka, jest kilka zmiennych, o których chciałem Wam powiedzieć. Po pierwsze, Nasz biznes polega na tym, żeby inwestować pieniądze w innowacyjne przedsięwzięcia i zarabiać na tych pieniądzach. To znaczy, żeby wartość pieniędzy, które uzyskujemy ze sprzedaży spółek, wielokrotnie przewyższała wartość pieniędzy, którą inwestujemy w te spółki. Wydaje mi się, że kluczową rzeczą, o której trzeba rozmawiać, są tak zwane ceny wejścia, czyli za ile inwestuje na pierwszym etapie. Wojtek mówił, że najczęściej masz za 650 tysięcy obejmował 40%. Tak, mniej więcej powiedziałeś, prawda? Jakbyśmy to przeliczyli, to znaczy, że inwestuje po wycenie nam mniej więcej 1,5 miliona złotych. Także po taki, takim wchodzi. Fundusz, żeby zarobić na siebie i zarobić na y, y, biznesy, które straci, powinien na dobrej inwestycji zarobić dziesięciokrotnie minimum. Oznacza to, że jeżeli wchodzisz w powiedzenie 1,5 miliona, musisz sprzedać powycenie 15 milionów. I teraz to wszystko fantastycznie brzmi, tylko proszę pokażcie mi ile jest w Polsce transakcji, które się odbywają, że ktoś kupuje biznes po, za 15 milionów złotych no jest stosunkowo tego niewiele, prawda, to trzeba sobie powiedzieć szczerze poza jakimiś tam rzeczami new czy jakimiś rzeczami, które dają wycenę, ale niekoniecznie dochodzi do przepływu gotówki w drugą stronę, tak, w związku z tym ja uważam, że cena wejścia jest absolutnie kluczowa i musicie zrozumieć to, że nie zawsze możecie osiągać waluacje takie same, jak osiąga się w Stanach Zjednoczonych i czytacie oni na, na tych kranczu, bo przecież trzeba płacić ZUS, prawda, głównie, Artur, tak, jak to jest z tym ZUSem? Nie, nie fajnie. Także wiem, że już nie czytacie tych crunch'a, bo to jest zabronione, ale generalnie tam piszą, że, że, bardzo, że, 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 że wyceny są bardzo wysokie. Rzeczy, na które zwracam uwagę, to są jeszcze prawa korporacyjne. Trochę mówił o tym Wojtek, ja powiem o tym z mojej perspektywy. Opowiem o tym w prostych słowach. Nie chcemy się zgodzić na to, żebyście mogli sprzedać swoje udziały bez nas. My inwestujemy w waszą wiedzę, w firmy na tylko na początkowym etapie. Ta firma bez, nas jest, bez was jest nic nie warta. W związku z tym nie mogę dopuścić do sytuacji, w której ktoś sprzedaje udziały, ktoś sprzedaje udziały Beze mnie, to się nazywa prawo yy, przyłączenia, czyli ja się muszę, czy, czy nie możecie sprzedać swoich udziałów beze mnie. Druga kwestia jest taka, że jeżeli ktoś chce kupić większościowy pakiet, którego ja najczęściej w 80% nie mam, to mogę was zmusić do tej sprzedaży, znaczy mogę tak pociągnąć wasze udziały. Ma to sprawić, że moje pieniądze stają się nieco bardziej płynne, to znaczy, że jeżeli pojawia się szansa sprzedaży, to ja mam prawo o tym zdecydować. Oczywiście zawsze tu się pojawia wasza obawa taka, aha, czyli Ty planujesz przejąć mój biznes za śmiesznie niską ofertę, to wiecie o co chodzi, tak, w związku z tym równoważymy to prawem pierwokupu, czyli możecie wskazać w określonym czasie, nie tygodnia, nie dwóch, tylko na przykład dwóch miesięcy innego kupującego. W takim razie, jeżeli ja Wam zaproponuję cenę za Wasz fantastyczny biznes, która jest śmiesznie niska, to będę zawsze miał z tyłu głowy, że Wy znajdziecie kogoś, ja wtedy będę musiał po tej cenie sprzedać, tak, w związku z tym to mnie powinno, jeżeli nie wierzycie w moją uczciwość, albo uważacie, że chciwość u mnie przeważy, to to, no to będę zawsze się bał, że Wy to jakąś ofertą w drugą stronę zrównoważycie. Kolejna rzecz, którą chcemy mieć, to jest możliwość odwołania zarządu w momencie, jeżeli ten zarząd robi coś złego, jest to wyraźnie zdefiniowane, w jakich momentach możemy to zrobić. Mamy 25 spółek w portfelu, zrobiliśmy to trzy razy. Także to nie jest jakaś procedura bardzo częsta, ale jeżeli ja muszę mieć możliwość działania w spółce jako mniejszościowy udziałowiec, jeżeli zarząd zniknie, przestaje pracować, nie wiem, no są jakieś rzeczy absolutnie wyjątkowe, tak? I to jest i ostatnia rzecz, na której nam zależy, to jest preferencja przy upłynnieniu. To znaczy, jeżeli sprzedajemy spółkę, i sprzedaż jest kwota jest mniejsza niż kwota naszego, wyjś... naszego wejścia, czyli nie udało się zrealizować sprzedajemy ją po wycenie niższej, to najpierw ja dostaję moje pieniądze, a potem, a potem dopiero wy dostajecie pieniądze, to ma jakoś tam chronić mój kapitał. I teraz chcę powiedzieć o jednej rzeczy, bo bardzo często się mówi, że jakby, nie wiem, w Polsce są jakieś strasznie, że te umowy z funduszami są w Polsce bardzo drapieżne, drastyczne i nie wiadomo jakie, absolutnie się z tym nie zgadzam. Jako mentor i gdzieś tam pomagałem trochę chłopakom w Poznaniu z czyli z takiego, z takiego programu akceleratorowego, który sobie bardzo dobrze radzi. I tam dwie spółki dostały propozycje inwestycyjne z, z Wielkiej Brytanii i z Holandii i poprosili mnie o skonsultowanie ich umów. No i powiem szczerze, ja nie widziałem takich umów. Znaczy tam była na przykład preferencja, preferencja przy, przy likwidacji, przepraszam, preferencja przy spłacie ze zwrotem 30% rocznie, czyli dopiero dopiero wtedy pomysłodawca dostawał swoje pieniądze i na to rozmawiałem z jednym z tych funduszy, on mówi, a wiesz dlaczego jest tyle seryjnych przedsiębiorców, bo nikt nigdy nie zarobił jeszcze na swoim projekcie, także musi robić cały czas nowe. W związku z tym nie, nie przesadzałbym z tym, to są rzeczy, na których nam zależy. Jest również tak, że nauczyłem się jednej rzeczy, że nawet jak mi się biznes bardzo, bardzo podoba, a uważam, że te warunki są niespełnione, tego nie robię. Nie dalej jak wczoraj ktoś zainwestował w biznes, z którym myśmy rozmawiali, złożyliśmy mu ofertę, Nasza oferta była podobno zdecydowanie gorsza, biznes mi się podobał, trudno, znaczy nie, nie robię tego już za wszelką cenę, bo za, po prostu wiem, jak trudny jest to biznes i jak te wszystkie rzeczy, o których Wam przed chwilą powiedziałem, jakie mają duże znaczenie, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że nie inwestowałbym już dzisiaj w pomysły, to znaczy w ktoś, że przychodzi ze mną, ktoś przychodzi... Do mnie z kartką papieru i mówi, że on by to zrobił. Robiłem to kiedyś, dzisiaj tego nie chcę robić. To zdanie o tym, to brzydkie zdanie w cudzysłowie, to nie jest moje, jak widziałem na czyjejś prezentacji. Ono jest bardzo spektakularne i bardzo bardzo ładne. I to jest powiedziałbym tylko półprawdy, bo oczywiście uważam, że pomysł nie ma żadnego znaczenia. Jedyne co ma znaczenie to jest egzekucja tego pomysłu, czyli jego wykonanie. W związku z tym nie mam chyba spółki która by robiła to, co żeśmy założyli od początku, że ona będzie robiła. W związku z tym pomysł, z którym przychodzicie, czy to, z czym przychodzicie i tak się zmieni 50-krotnie w, w czasie naszej współpracy, w związku z tym Wasz pomysł mnie nie interesuje, choć oczywiście tak, natomiast raczej zdolność do re realizacji, reagowania i tysiąca innych rzeczy. Druga rzecz jest taka, że moim zdaniem, przy, jeżeli mówimy o projektach internetowych, takiego sł słowa klucza użyjmy, to jeżeli przy dzisiejszych możliwościach wy nie jesteście w stanie wyprodukować jakiegoś chociażby prototypu, przy dzisiejszych możliwościach i tego, jak tanio można dzisiaj wszystko robić, tak, i wy nie jesteście w stanie wyklikać prototypu, ja nie mówię, ja, ja nie inwestuję w, w biotechnologię, w, w, w odnawialne źródła energii, gdzie jest to niemożliwe. Mówimy o internecie, tak? gdzie, gdzie jest bardzo niska bariera wejścia. Jeżeli nie jesteście w stanie przekonać kogoś, żeby wam to zrobił za darmo, za to, że będziecie mu gotowali Bigos przez dwa lata i tak dalej, znaczy, że do tej pierwszej przeszkody nie pokonujecie i nie ma sensu dalej rozmawiać. W związku z tym nie inwestuje dzisiaj w same pomysły. To jest jakby zasada, którą sobie postawiliśmy, nie inwestuję w pomysły. I teraz ostatnio czytałem taką książkę, bardzo złą zresztą, Operacja Geronimo. To jest książka o tym, jak Team Navy Sea, tam o tym takich komandosów, najlepszych z komandosów się przygotowywał do tej akcji, tam, w której zapity o same Bin Ladena. Oni mają jedno założenie przy planowaniu każdej akcji. I to mi się strasznie podobało, że zakładają, że wszystko, co może pójść źle, pójdzie źle i dopiero jeżeli przy tym założeniu, że wszystko, co może pójść źle, pójdzie źle, mają szansę na odniesienie sukcesu, to dopiero wtedy w to, w to idą, ja bym tak zdefiniował optymizm w dzisiejszych czasach, znaczy ja, ja, ja jestem optymistą pod warunkiem, że wszystkie złe scenariusze się zdarzą i wtedy dalej mamy szansę, znaczy to oczywiście to jest, prawda, taka fajna figura retoryczna, którą mówię, ale generalnie dzisiaj się nauczyłem, wiadomo, że też jesteśmy tam w 2008 roku zaczął się jakiś kryzys. I on dzisiaj trwa, więc wszyscy mają raczej złe humory. Ale raczej założyłbym, że, wszystko, że, że nie zakładajcie, że jakoś to będzie. znaczy Załóżcie, że prawa Marfiego naprawdę działają. Znaczy wszystko, co może się zdarzyć, złego wam się przydarzy, a mimo to się wam musi udać. I tylko takim projektom się uda. W związku z tym to jest też ważna lekcja, którą wyniosłem, że nie, nie zakładam optymistycznych scenariuszy albo tego, że jakoś to będzie, albo że w trzecim roku kupi mnie Facebook. Nie, nie zakładam tych rzeczy, tak? Po prostu tego nie robię. I wreszcie przedostatnia rzecz, która do mnie dotarła parę tygodni temu dosłownie, nie inwestuję w projekty, których sam nie chciałbym robić. Znaczy dla mnie jest bardzo ważne, że to, co inwestuje, to jest trudne, biorąc pod uwagę tam, że mamy te 20 kilka projektów, do końca roku chcemy mieć 30 i tak ale nie robię projektów, w których samemu się nie trzęsą ręce, jak je widzę. Znaczy, dla, uważam, że to jest ważne i każdy partner, z którym pracujecie w funduszu, czy to u nas, czy w innym, moim zdaniem powinien robić tylko te projekty, które sam chciałby zrobić, które sam, po prostu jest taki super, sam bym chciał to, oczywiście to jest zawsze ryzyko, bo mamy, bo niekiedy mamy taką tendencję do wymyślania tego biznesu za, za kogoś, kto to robi, co jest złe oczywiście, ale nie inwestuję w projekty, w które się nie zakochuję, w których sam nie chciałbym pracować do, do których no sam chciałbym się budzić, żeby je robić. To jest miękkie kryterium, ale przyjąłem je sobie od kilkunastu tygodni i mocno się go, mocno się go trzymam, bo wtedy ja jestem też w stanie wspomóc tą spółkę czymś więcej niż pieniędzmi moim zaangażowaniem, pomocą, wiarą i chęcią, yy, i, i chęcią działania. Znaczy to jest jakby rzecz, którą gdzieś tam ostatnio na jakimś wyjeździe ktoś mi podpowiedział i ona bardzo, bardzo do mnie przemawia. I jak widzę u nas w funduszu jest tam trzech, czterech partnerów, którzy opiekują się spółkami, One, na, najlepiej idą zawsze te spółki w których partner jest, kocha swoją spółkę jest i, i tryska pomysłami, cieszy się z każdego 500 userów pozyskanych w tygodniu, żyje tym tematem, to jest moja zasada, którą, którą się kieruję. Oczywiście ta zasada mnie ogranicza, wiem o tym, ale wydaje mi się, że ona jest, mimo wszystko to jest lepsze ograniczenie niż udawanie, że znam się na wszystkim. Oznacza to również, że nie inwestuję w projekty, na których się nie znam. Ledwo znam się na internecie po tych pięciu latach. W związku z tym nie inwestuję w projekty biotechnologiczne, bo się na nich nie znam i wiem, jakich głupot narobiłem w internecie i nie chcę popełnić po raz kolejny, robiąc, pracując za szczepionką, bo brzmi to fantastycznie, ale nie wiem, z czym to się je. I wreszcie ostatnia rzecz, o której chciałem wam powiedzieć, to jest oczywiście zawsze mówimy, że koncentrujemy się na przychodach i tak dalej, i tak dalej, ale tak naprawdę dzisiaj o, o transzowaniu, o którym, o którym mówił też Wojtek, Rzecz oczywista, znaczy bardzo mocno nastawiamy dzisiaj spółki na, na, na budowanie przychodów. I właściwie od, od dnia pierwszego nie, nie, nie liczyłbym na nastrój w Polsce na to, że można przez długie lata finansować technologię, mówię o internecie, która nie komercjalizuje się albo która nie, nie buduje bazy użytkowników, którą można w krótkim czasie skomercjalizować. Znaczy od dnia pierwszego mamy, mamy mocny nacisk na to, żeby projekty się komercjalizowały, żeby przynosiły pieniądze. Bo to tworzy pewne bezpieczeństwo dla tego biznesu i stan, w którym najgorszy stan dla przedsiębiorcy, jaki ja widzę, to jest, jak mam, jak widzę, że jesteśmy o krok od realizacji, od osiągnięcia sukcesu i kończy się nam gotówka. Tak? znaczy, to jest chyba najgorszy stan również widzę tego przedsiębiorcy, który się męczy, który jest zestresowany, który pewnie żałuje, że się zdecydował na to, żeby być przedsiębiorcą, miał taką fajną pensję. Tu też ma pensję, ale już sobie jej nie wypłaca, bo mu się kończą pieniądze. W związku z tym w związku z tym tak naprawdę dzisiaj myślę, że trzeba zapomnieć i to są również moje wszystkie spotkania, które nie wiem, odbywałem gdzieś tam w Ameryce, w Krzemowej Dolinie i tak dalej, tak dalej. Wszyscy się pytają Was dzisiaj o przychody i myślę, że trzeba zapomnieć o tym, że Internet rządzi się innymi prawami niż klasyczna gospodarka. To jest, to musi być lepszy sposób na zarabianie pieniędzy, ale na zarabianie pieniędzy i o tym, o tym się, ja się nie, znaczy nasza filozofia nie polega na tym, że trzeba zarabiać pieniądze w krótkim okresie, Uważamy, że na niektóre rzeczy trzeba poczekać, ale musi być akceptacja dla tego produktu, tak. To nie musi się od razu komercjalizować, ale ludzie muszą go używać, dotykać, testować, dawać Wam feedback i coraz więcej tych ludzi powinno być, aż czasem powinniście mieć szansę na ich, na ich monetyzowanie. I ja wiem, kończąc już, że ja dzisiaj tak pewnie trochę smutno zabrzmiałem i, 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 i pewnie tak jest, ale nie, nie taka jest moja intencja, raczej no, ja chciałem powiedzieć, że ja jestem po prostu jestem, jestem ciągle optymistą i to, jak, i to dużym, Natomiast nie jestem fantastą i Was też namawiam do tego, żebyście nie byli fantastami i nie zakładali pozytywnych scenariuszy, tylko żebyście byli w stanie realizować swój biznes wtedy, kiedy on się Wam nawet, kiedy wszystko będzie szło źle, tak. No bo nie znam ani jednego biznesu, który poszedł od początku zgodnie z założeniami, od początku poszedł dobrze. Uważam, że 90% dobrych firm to są firmy, które się obroniły z wielkiego kryzysu na początku i potem poszły do góry. I jest pytanie, jak, jak Wy się obronicie przed tym kryzysem, który na pewno Was, który na pewno Was czeka. Ostatni slajd mój jest taki, że pomyślałem sobie tak, kiedyś był taki ustrój w Polsce jak socjalizm, już jestem pewnie jedynym na tej sali, który go pamięta, ale też słabo, ale też słabo, ale też słabo. I było takie, takie powiedzenie, socjalizm tak, wypaczenia nie, więc ja, ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, że ja pracowałem, byłem, po studiach byłem zaraz przedsiębiorcą, potem sprzedałem swój biznes, pracowałem przez kilka lat w korporacji, i wierzę, że trafi, trafiając do tego świata, trafiłem do lepszego świata. Tak? Ja naprawdę tu widzę ludzi. I teraz nie mówię tego, żeby powiedzieć jakiś, żeby schlebiać temu gronu i tak dalej, tylko piszę trafiłem do lepszego świata, do ludzi, którzy generalnie dotrzymują słowa, e, którzy chcą coś zrobić, którzy chcą coś zmienić. W związku z tym e, jestem szczęśliwy, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, natomiast czuję się też odpowiedzialny za to, żeby je zmieniać. I dawać wszystkim szansę stąd dzisiaj te kilka rzeczy i mówienie negatywnie, o czym, o czym czego nie będę robił. Natomiast robię to po to, żebyśmy. Wspólnie mogli ten świat, na no którym wszystkim nam zależy, no bo tak duże grono się gdzieś tam w czwartek po południu zdecydowało, czy nawet wieczorem spędzić tutaj swoje chwile, więc wierzę, że, że macie wolę zmiany, żeby to po prostu działało lepiej. Tyle.